modlitwą. Panie, dzisiaj oddajemy Tobie chwałę, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za to, że Ty dzisiaj nas tutaj przyprowadziłeś, ponieważ chcesz nam coś powiedzieć, coś ważnego, istotnego. Chcesz nas pokierować, wesprzeć nas w naszej wierze, w naszym podążaniu za Tobą. Dziękuję Ci, kochany Ojcze, za każdą osobę tutaj na tym miejscu, że Ty kochasz każdego człowieka i dla każdego masz plan, więc oddajemy dzisiaj Tobie chwałę. Dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś przez Twoje słowo dzisiaj zmieniał nas, dawał nam odpowiedzi i błogosławił nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami. Myślę, że będzie prawdopodobnie to więcej niż jedno kazanie, może kilka, zobaczymy jak temat się rozwinie. Mianowicie chciałbym dzisiaj mówić na temat jednej z takiej najbardziej tajemniczej osoby Trójcy Świętej, jakim jest Duch Święty. I ja pamiętam jeszcze, jak byłem właśnie chłopakiem, nastolatkiem, to zawsze mnie intrygowała postać Ducha Świętego, dlatego że tak mało można było na temat Niego powiedzieć. Tak, oczywiście dużo się mówiło w Kościele na temat Boga Ojca, jako Stwórcy, jako właśnie Boga, który nad wszystkim panuje, na temat Chrystusa, który przyszedł na krzyż, aby umrzeć za nasze grzechy, odkupić nas z naszych win. Natomiast z Duchem Świętym było to jakieś takie niejasne. I w pewnym sensie jest to, tak rozmyślałem sobie nad tym jakiegoś czasu, że jest to temat taki trudny do ogarnięcia, bo Duch Święty, prawda, wiemy, Ojciec, no to jest taki dosyć czytelny tytuł, jeżeli tak można powiedzieć, Syn również, ale Duch Święty, tak trochę nam nie pasuje tutaj do Trójcy, gdyby był Bóg, Syn i na przykład Córka, to byśmy wiedzieli, ale ten Duch Święty to jakoś tak, no, kim On jest. Więc dla przeciętnego chrześcijanina jest to temat właśnie taki dosyć zagadkowy. I chociaż tą Córką to tak kiedyś właśnie myślałem, że wszystkie czasowniki w języku hebrajskim są rodzaju żeńskiego, więc Duch Święty jest rodzaju żeńskiego, chociaż po polsku jest rodzaju męskiego, ale w hebrajskim jest żeńskiego. Ale nie sugeruję, że Duch Święty jest córką Ojca, ani żoną, nic takiego, tylko to jest jako taka ciekawostka. Więc o czym chciałbym powiedzieć w tych rozważaniach naszych, więc na pewno chciałbym dotknąć temat różnic pomiędzy darami a owocami Ducha Świętego, jak rozwinąć owoce Ducha Świętego, jak rozwinąć dary Ducha Świętego, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, czym jest chrzest Duchem Świętym, czego się można po nim spodziewać, jakie są przejawy otrzymania chrztu Duchem Świętym, różnice pomiędzy chrztem a napełnieniem Ducha Świętego, jak podtrzymywać napełnienie, czego chrześcijanin bardziej potrzebuje, czy owoców, czy darów Ducha Świętego, czy można mieć jedno bez drugiego, jak również, czy jest jakaś uniwersalna zasada, jakiś taki złoty klucz dla efektywnego życia chrześcijańskiego i rozwoju Kościoła. Więc o tych tematach chciałbym powiedzieć, na pewno nie ma szans, żeby dzisiaj, bo to myślę, że to byłby cykl na jakieś, nie wiem, na pół roku prawdopodobnie, ale dzisiaj zacznę od tego tematu chrztu Duchem Świętym. Jest to myślę, że z tego powodu, że jest to obszerny temat, to prawdopodobnie po tym, z czym dzisiaj będę się z Wami dzielić, to niektórzy z nas będą mieli więcej pytań niż odpowiedzi, a inni z kolei dostaną odpowiedź, bo o, wreszcie wiem i rozumiem, o co chodzi. Więc nie martw się, na pewno dostaniesz odpowiedź. Ja też mocno się i długo się zmagałem, zanim mogłem sobie uporządkować te wszystkie rzeczy w głowie. To naprawdę całe lata trwało. Ale myślę, że Słowo Boże nas tutaj z powodzeniem poprowadzi przez te różne opinie, z którymi się spotykamy w chrześcijaństwie. I tak myślałem, czy jest jakaś taka prosta definicja tego, co ludzie nazywają chrztem Duchem Świętym, ponieważ mnóstwo chrześcijan tego doświadczyło i również mnóstwo nie doświadczyło. I spierają się różnego rodzaju właśnie takie poglądy, opinie na ten temat, co to może być. I zastanawiałem się, czy jest jakaś taka, jakaś prosta definicja. Z pewnością, zanim tą definicję podam, możemy powiedzieć, że chrzest Duchem Świętym nie jest
z całą pewnością nie jest pierwszym spotkaniem chrześcijanina od chwili nawrócenia. Pierwszym spotkaniem z Duchem Świętym od chwili nawrócenia. Myślę, że każdy się zgodzi, ponieważ Słowo Boże mówi o tym jasno i wyraźnie, że każdy chrześcijanin bez wyjątku posiada Ducha Świętego. Jest, jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, to znaczy, że w ogóle nie jest chrześcijaninem nawet. I Biblia również o tym mówi wprost. Więc ponieważ chrzest Duchem Świętym jest bardzo popularnym obecnie tematem wśród chrześcijan, to jednak postanowiłem dotknąć tego tematu, ale jednak zrobić pewne zastrzeżenie, że chrzest Duchem Świętym z pewnością nie rozwiązuje wszystkich problemów życia chrześcijanina. I to, że ktoś otrzyma właśnie ten dar w postaci chrztu Duchem Świętym, to nie znaczy, że wszystko, co on robi, jest namaszczone, że wszystko, co on robi, jest słuszne i że wszystko, co on mówi, jest poprawne i właściwe. Więc tak się zastanawiałem, czy w ogóle nie dać tematu, tytułu tego kazania, że chrzest Duchem Świętym nie rozwiązuje wszystkich problemów chrześcijanina. Myślę, że byłby to dosyć adekwatny tytuł. Więc czym jest ten chrzest Duchem Świętym? Myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że chrzest Duchem Świętym jest takim pakietem startowym dla chrześcijanina. Jest to coś, co jest wspaniałym błogosławieństwem, ale po niedługim czasie wymaga tak zwanego doładowania. Czyli tak jak kupujesz sobie pierwszy pakiet startowy w jakiejś sieci komórkowej, tam masz jakąś ampulę pieniędzy do wykorzystania, zwykle jest to, nie wiem, 5 zł i myślisz, o fajnie, mogę dzwonić za darmo, ale po jakimś czasie, niedługim, okazuje się, że limit się wyczerpał i potrzebujesz doładowania. I niestety tak właśnie częstokroć jest z chrztem Duchem Świętym, że jest wspaniałym błogosławieństwem, zachętem, takim właśnie pakietem startowym, ale po pewnym czasie widzimy, że potrzebujemy kolejnego napełnienia, czyli kolejnego doładowania naszego tego pakietu startowego. I jeżeli po pewnym czasie tych doładowań nie będę robić, tych kolejnych napełnień, to okaże się, że moje konto jest puste i jestem chrześcijaninem, praktycznie tak, jakbym w ogóle nigdy chrztu Duchem Świętym nie otrzymał. Więc napełnienia Duchem Świętym są bardzo, bardzo istotne, są ciągiem dalszym chrztu Duchem Świętym. Więc w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że to był ten pierwszy moment, kiedy Duch Święty przychodzi, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, kiedy Duch Święty zstępuje i apostołowie są napełnieni taką nieprawdopodobną mocą do służby, energią do zwiastowania Ewangelii, kiedy wcześniej już mając Ducha Świętego, bo Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, byli cały czas zalęknieni, jacyś tacy zamknięci, wyizolowani od świata, to kiedy przyszedł Duch Święty i ich napełnił, ochrzcił ich, to wtedy nagle wszystko się zmieniło, stali się zupełnie innymi ludźmi. Jednak bez wstąpienia Ducha Świętego na nich nawet nie byli w stanie ogarnąć podstawowych tematów chrześcijaństwa, jakim jest na przykład zmartwychwstanie. Czytamy, że już po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus zaczął się ukazywać, ale jeszcze przed chrztem Duchem Świętym, w Marka 16 rozdziale, w 11-13 czytamy takie słowa, że lecz oni, gdy usłyszeli, ponieważ przyszły kobiety z cmentarza wróciły, znaczy cmentarz tego grobu, bo to właśnie nie było na cmentarzu, to był taki osobny grób. I one przyszły i powiedziały, że grób jest pusty i widziały, jedna z nich widziała, rozmawiała z Jezusem i składały świadectwo o tym. I w Marka 16:11 czytamy, lecz oni, czyli apostołowie, uczniowie Jezusa, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, tej jednej właśnie z kobiet, nie uwierzyli, chociaż składała im świadectwo, była pod wrażeniem, była podekscytowana tym wszystkim. Potem sam Jezus ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdyż i do wsi. Oni też wrócili i powiedzieli pozostałym, lecz i tym nie uwierzyli. Więc chociaż byli apostołami, chociaż byli przez 3 lata uczniami Jezusa, Jezus zapowiadał o tym, że zmartwychwstanie, kiedy to zmartwychwstanie faktycznie ma miejsce, oni w ogóle jakoś nie mogą tego załapać. Nie dociera do nich. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty jeszcze nie oświecił ich umysłów, jeszcze nie dał im tej zdolności, ponadnaturalnej zdolności
wiary i zaufania i wierzenia w to, co Słowo Boże mówi. Również zanim Duch Święty stąpił na nich, nie byli w stanie ogarnąć doniosłości i znaczenia zmartwychwstania. I w Marka 9, 31-32 Jezus pouczał bowiem swoich uczniów i mówił: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. I komentarz do tego, który Marek daje w 32 wersecie, brzmi tak. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, że zmartwychwstanie jest napisane, a bali się go pytać. Więc zobaczcie, bez Ducha Świętego człowiek jest zupełnie jakiś taki zaślepiony. Te rzeczy duchowe, ponadnaturalne, one do niego nie są w stanie dotrzeć, nie są w stanie go nawet zainteresować. Może wzbudzą pewnego rodzaju niepokój, ale nie dadzą mu, jakoś nie rozszerzą jego horyzontów myślenia. Oni jednak nie rozumieli tego słowa i bali się go pytać. Po zmartwychwstaniu mamy kolejny fragment, który mówi, że uczniowie uparcie myśleli o założeniu Królestwa Mesjańskiego, na co czekał cały Izrael przez wiele setek lat. I uczniowie cały czas myślą, chociaż Jezus już im się ukazał, już wiedzą, że zmartwychwstał, już ten problem niewiary, że zmartwychwstał jest rozwiązany, ale w ich głowach cały czas jest to stare myślenie, jeszcze sprzed zmartwychwstania, sprzed tego momentu, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, i w ich głowach była jedna idea, która była dla nich bardzo istotna, ważna. Kiedy nastąpi założenie Królestwa Mesjańskiego, czyli tego, co my nazywamy jako chrześcijanie Królestwa Milenium albo Tysiącletniego Królestwa, co w ogóle nie było w Bożych planach w tamtym czasie. A jednak oni jakoś się uczepili tego. I w Dziejach Apostolskich 1:6 czytamy, że gdy oni się zeszli, pytali Go mówiąc i pytali Jezusa Zmartwychwstałego, który już jest tuż przed wniebowstąpieniem, i pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Więc zupełnie nie wyczuwali planów Bożych, nie rozpoznawali tego, co Bóg chce zrobić, ponieważ nie mieli Ducha Świętego. Znaczy, mieli go, ale nie mieli chrztu Duchem Świętym. I inna tutaj rzecz, którą warto jest wspomnieć, jest, że również uczniowie nie potrafili rozpoznać, że znajdują się w centralnym momencie, w centralnym punkcie historii Wszechświata. Jaki to był punkt? Punkt, w którym nastąpiło ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Jezus zabiera ich wraz ze sobą do ogrodu Getsemane. On mówi, zapowiada im, że będzie ukrzyżowany, że dokona odkupienia grzechów ludzkich i oddala się od nich i tam modli się w samotności. Wraca, oni śpią. No więc budzi ich, znowu idzie tam, modli się, wraca, oni śpią. Trzeci raz, kiedy się modli i wraca do nich, mówi w Marka 14:41, przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie, dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Więc zobaczcie, nie potrafili rozpoznać momentu, chwili, w którym są. Czy dzisiaj my jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma nasze życie, w jakim miejscu historii jesteśmy? Czy uważamy to za przywilej, że dzisiaj możemy oddawać Bogu chwałę, nie widząc Go i nie będąc w niebie, i nie zdając sobie sprawy z tych wszystkich niezwykłych obietnic, przeczuwając je, jakby rozszerzając nasze horyzonty myślenia, ale czy doceniamy to, że Bóg dał nam poznać siebie i że jesteśmy Jego dziećmi? Więc wszystko to, cała ta ślepota, to jakaś taki brak zrozumienia ze strony uczniów, zmienia się w chwili, kiedy zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Według niektórych nurtów teologicznych chrzest z Duchem Świętym dotyczył tylko i wyłącznie apostołów, tych 12 apostołów oraz tej grupy, która była z nimi w chwili zstąpienia Duchem Świętym, a potem chrzest następuje automatycznie w chwili Nowego Narodzenia. Tak, są takie twierdzenia, pewne przekonania różnych teologów, którzy coś takiego głoszą, że chrztu Duchem Świętym nie ma, ponieważ on dotyczył tylko tamtych pierwszych uczniów, a już później się wydarza jakoś tak w chwili Nowego Narodzenia. Jeżeli to jest prawda, to w takim razie obserwujemy dosyć dziwaczną praktykę, że apostołowie po chrzcie
wodnym, a więc już chrzcząc nowonarodzonych ludzi, wierzących ludzi, bo zakładam, że ochrzcić możemy tylko i wyłącznie wierzącego człowieka, a nie poszukującego, prawda? Zgadzacie się ze mną, że do chrztu przystępują wierzący ludzie, nawróceni już. A więc obserwujemy jakąś taką dziwaczną praktykę, że apostołowie po chrzcie wodnym modlili się z włożeniem rąk na wierzących ludzi, zrodzonych na nowo, o to, aby otrzymali dar Ducha Świętego. I zastanawiamy się, no to w takim razie po co oni to robili? To jest zupełnie dla nas niezrozumiałe. Jeżeli chrzest dotyczył tylko i wyłącznie ich i tej niewielkiej grupy ludzi, która była z nimi, no to w jakim celu po chrzcie wodnym albo po nawróceniu apostołowie kładą ręce i modlą się o zstąpienie, o przyjście daru Ducha Świętego? Trudno jest to w tym kontekście teologicznym z takimi założeniami, o których powiedziałem wcześniej, to wyjaśnić. I na przykład czytamy o tym, że Piotr głosi kazanie już po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów. I mówi w końcowej części tego kazania w Dziejach Apostolskich w 2, 36 do 39 wersetu mówi takie słowa: niechże wtedy wie z całą pewnością dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Zobaczcie, z jaką odwagą i bezkompromisowością wytyka im totalną pomyłkę, którą popełnili, że opowiedzieli się po stronie tych, którzy krzyżowali Chrystusa, zamiast po stronie tych, którzy wierzyli w Niego i oddawali Mu chwałę. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi tym stwierdzeniem, o którym Paweł im mówi, że wy ukrzyżowaliście, a Bóg go namaścił. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia, w tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli? Tej fatalnej pomyłki, której dokonaliśmy. A Piotr do nich odpowiedział te słowa: upamiętajcie się. Dał im 3 punkty. Bardzo prostą, krótką instrukcję. Powiedział: upamiętajcie się po pierwsze. Co to znaczy upamiętać się? W Grece, gdybyśmy tam zobaczyli, to słowo to jest metanoeo, a więc zmienić swoje myślenie, a więc po prostu nawrócić się, tak? Więc mówi: upamiętajcie się, nawróćcie się. Po drugie, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a więc punkt po pierwsze uwierzenie w Jezusa, nawrócenie. Po drugie, chrzest. A po trzecie, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I to słowo otrzymacie, tutaj to jest lambano, to jest czas przyszły, deponens medialny, a więc stwierdzający, że z jednej strony biorą w tym udział, a z drugiej dostają to, będąc takimi biernymi jakby biorcami tego daru, otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc jeżeli byśmy założyli, że wszystko dostajemy w chwili narodzenia się na nowo, a więc upamiętania, no bo do chrztu przystępują tylko nawrócone osoby, to dlaczego Piotr w ogóle wspomina im o darze Ducha Świętego? Dlaczego nie powiedział im tylko o kwestii nawrócenia i o kwestii chrztu wodnego? Bo w zasadzie na tym powinien zakończyć, gdyby wierzył w takie właśnie w tego typu twierdzenia. Czy nie powinien im powiedzieć właśnie te dwie rzeczy? Musicie się nawrócić i ochrzcić. I tyle. Natomiast w kwestii chrztu Duchem Świętym może powiedzieć coś takiego: moi drodzy, słuchajcie, bardzo mi przykro, ale jest już po pięćdziesiątnicy. Więc chrzest Duchem Świętym dotyczył tylko nas, ale już sprawa się zakończyła, zamknięta jest, już nie ma możliwości, żeby ktokolwiek w tym uczestniczył. I w związku z tym od dzisiaj wy będziecie już dostawać Ducha Świętego w inny sposób niż my dostaliśmy, mianowicie w chwili nawrócenia. Bo już nic więcej nie pozostaje. Dostajecie to wszystko w jednym pakiecie. Więc ktoś może powiedzieć, że no okej, jest to może faktycznie to jest trochę niejasne, to co Piotr mówi, dlaczego on wspomina o tym chrzcie Duchem Świętym. Może po prostu ta zasada chrztu Duchem dopiero później się zmieniła, ale ponieważ to były same początki, no to jeszcze przez jakiś tam niedługi okres czasu dalej to funkcjonowało tak jakby trochę z rozpędu. Że nie było takiej ostrej granicy, że tylko apostołowie i tam ta grupa, a może jakiś poślizg był jeszcze w tym
w tym okresie, tym początkowym. No, jest to ciekawy argument, niektórzy taki właśnie wysuwają. Jednakże Piotr nie zakończył na tym stwierdzeniu, ale mówi dalej. I mówi, że obietnica otrzymania Ducha Świętego po nawróceniu będzie obowiązywać także w następnych pokoleniach. Gdzie to mówi? W 39 wersecie, 2:39. I mówi tak. Potem, gdy mówi, że nawróćcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie w czasie przyszłym dar Ducha Świętego, mówi w następnym wersecie, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, a więc do następnego pokolenia, oraz do wszystkich, którzy są z dala, a więc nawet nie są Izraelitami, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Kiedykolwiek ilu nas powoła, to tylu będzie dotyczyć ta obietnica. Więc zobaczmy, co się działo dalej. Nawrócenie apostoła Pawła. Kiedy apostoł Paweł w ten taki dramatyczny sposób, jadąc po to, by prześladować chrześcijan, zostaje zatrzymany przez Jezusa, zrzucony z konia, oślepiony, tam Jezus mu się objawia, Paweł jest zaszokowany, że taką fatalną pomyłkę mógł popełnić, prześladując chrześcijan, a to są naśladowcy Mesjasza, na którego oczekiwał Izrael. Kiedy apostoł Paweł siedzi taki zdezorientowany, oślepiony, nie je, nie pije, zastanawia się, jak w ogóle mógł się tak strasznie pomylić, ale już upamiętał się i uwierzył w Jezusa, Bóg wysyła do apostoła Pawła, wtedy jeszcze Szawła, pewnego ucznia Chrystusa z Damaszku imieniem Ananiasz. I Ananiasz boi się spotkania z Pawłem, bo wie o tym, że właśnie ten Paweł, ten Saul czy Szaul, że on prześladuje chrześcijan, wtrąca ich do więzienia i nie chce iść tam. Jednakże Bóg go przekonuje i mówi, on jest moim narzędziem wybranym, nie bój się, idź tam i nałóż na niego ręce. I gdy w końcu Ananiasz idzie tam do Pawła na tą ulicę prostą, gdzie ten oślepiony i poszczący apostoł Paweł czeka, to gdy przychodzi do niego, mówi takie słowa w Dzieje Apostolskie 9:17. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu. I włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. No i mamy tutaj kolejną zasadę, która jakoś tak jest dziwna, nie rozumiemy jej. Jak to? Przecież po pierwsze, tutaj nic nie widzimy, żeby Ananiasz głosił Ewangelię Pawłowi, bo po prostu wszedł i włożył ręce na niego i zaczął się modlić. I nie powiedział, nie wyjaśniał mu drogi zbawienia, nie wyjaśniał mu, kim jest Jezus Chrystus. Po prostu zaczął się modlić. Więc powiesz, nie głosi Ewangelii. Po drugie, nazywał go bratem, bo pierwsze słowa mówi bracie Saulu, ponieważ Duch Święty objawił mu, że Paweł jest już nawrócony, więc jest wierzącym człowiekiem. Więc jeżeli Duch Święty miałby być udzielany w całej pełni, w chwili nowego narodzenia, to wówczas to, co robi Ananiasz, jest zupełnie niezrozumiałe. No bo włożył na niego ręce i mówi, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Więc co to w ogóle było? To Ananiasz chyba jest jakimś heretykiem, bo nie rozumie, że Ducha Świętego apostoł Paweł otrzymał już w chwili nowego narodzenia. Więc co on tutaj robi z tymi rękami włożonymi na mnie? O co się modli? Byłby to ewidentny konflikt taki właśnie doktrynalny. Warto zauważyć, że nic nie czytamy o żadnych zewnętrznych manifestacjach chrztu Duchem Świętym u apostoła Pawła. Apostoł Paweł nie modli się w językach, nie uwielbia Boga, nie prorokuje. Żadnych manifestacji nie ma. Po prostu jest tylko modlitwa z nałożeniem rąk o przyjęcie Ducha Świętego. Z wyjątkiem jednej manifestacji. Jest jedna manifestacja, o której czytamy chwilę później. W Dziejach, w tym samym rozdziale, kilka wersetów dalej, jest napisane w 9:19. A gdy przyjął pokarm i odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, i to jest ta manifestacja, słuchajcie uważnie, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. I wszyscy byli po prostu zaszokowani. Jak to? Taki świeżo nawrócony apostoł Paweł, a już tak odważnie idzie i zwiastuje Ewangelię? No bo to jest główny
powinien to być główny efekt chrztu Duchem Świętym. Że człowiek nie jest w stanie wytrzymać, nie zwiastując Ewangelii, nie dzieląc się nią z innymi. I apostoł Paweł został napełniony, ochrzczony Duchem Świętym, czy też napełniony Duchem Świętym w wyniku tej modlitwy Ananiasza, już po nawróceniu, i dostaje właśnie takiego wielkiego pragnienia, by iść i zwiastować Słowo Boże innym. I nawet Żydom, którzy byli bardzo negatywnie nastawieni do całego tego tematu z Mesjaszem w osobie Jezusa. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do znalezienia odpowiedzi na 5 dręczących mnie pytań. I myślę, że są to również wasze pytania. Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego chrześcijanie nie dzielą się Ewangelią? To jest wielkie pytanie. Statystycznie, według jakichś różnych badań, które różne organizacje przeprowadzają, mówi się, że 2% chrześcijan zwiastuje Ewangelię. No więc bardzo proszę, niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego mając tak potężne przesłanie o przebaczeniu grzechów, o życiu wiecznym, które jest darowane przez Boga każdemu, kto uwierzy, mając obietnicę życia wiecznego w Królestwie Bożym, bez chorób, bez pracy, bez jakichś problemów, kłopotów, na wieczność z Bogiem, dlaczego chrześcijanie nie idą i nie głoszą tego innym? Dlaczego siedzą w kościołach pozamykani, gdzieś tam poskłóceni, gdzieś tam walczący o jakieś drobne, nieistotne rzeczy? Dlaczego nie głoszą Ewangelii? Co ich powstrzymuje od przekazania światu tej najbardziej niezwykłej i fenomenalnej wieści, jaką kiedykolwiek Bóg posłał człowiekowi ziemi? Dlaczego tylko 2%? I to jest bardzo istotna kwestia. To nie jest teologiczne rozważanie, dywagacje o tutaj, jaka tam doktryna i werset. Po prostu bardzo poważny problem. 2% chrześcijan tylko głosi Ewangelii w regularny sposób. To jest pierwsze pytanie. Drugie. Dlaczego nawrócenia są tak rzadkie? To jest również pewien fakt, który obserwujemy i zastanawiamy się, czy Ewangelia już przestała działać. Czy świat jakoś, nie wiem, zdominował tak bardzo ludzkie umysły, że ta obietnica życia wiecznego jakoś tak zaślepiło ludzi? Więc dlaczego jest tak bardzo mało nawróceń? Dlaczego z rzadka ktoś przychodzi do Chrystusa, przynajmniej w tej części świata, w której mieszkamy w Europie? Trzecie pytanie. Dlaczego chrześcijanie latami zmagają się z grzechami? Trwają w jakichś przeróżnych nałogach, związaniach, jakichś opresjach. I zastanawiamy się, radzimy, modlimy się, czytamy książki, chodzimy do, nie wiem, psychologa, psychiatry i różne tysiące różnych jakichś tam rozwiązań, ale jednak ogólnie ten grzech jest gdzieś jakoś tam mocno tak zakorzeniony w życiu wielu chrześcijan. Dlaczego tak jest? Czy Słowo Boże nie ma mocy? Czy Bóg się nie angażuje w nasze życie? Czy jaka jest tego przyczyna? Kolejne pytanie. Dlaczego chrześcijanie wolą toczyć walki wewnętrzne o doktryny o drugorzędnym znaczeniu, a nie martwią się prawdziwymi herezjami, które trzymają w mocnym uścisku ponad połowę świata? Dlaczego nie przejmują się hinduizmem, który ma około 1 miliard wyznawców, buddystów, który ma około 500 milionów wyznawców, islamem, który ma 1 600 000 000 wyznawców. I dla wielu chrześcijan w ogóle to nie ma znaczenia. No tak, to są islamiści, to są muzułmanie, to są buddyści, to są jacyś tam hinduiści, a my tutaj mamy jakąś doktrynkę i będziemy całą naszą energię i cały nasz czas i zapał toczyć o jakieś tam drobne, nieistotne rzeczy. Dlaczego tak jest, że mamy jakąś taką wielką energię do toczenia tych wewnętrznych sporów i walk, a te pół świata idących prosto do piekła nie robią dla nas wrażenia. Mówimy, a to jest nie ten rejon, w którym mieszkam. Nie? I ostatnie pytanie, na które szukam odpowiedzi. Dlaczego zamiast Kościół zmieniać świat, to świat zmienia Kościół? Również tego nie rozumiem. Dlaczego akurat ten kierunek zmian jest tak bardzo istotny, tak bardzo widoczny w wielu, wielu kościołach, które odchodzą od prawdy Słowa Bożego, które idą na kompromis z jakimiś
tam najnowszymi odkryciami naukowymi, które za 5 lat już nie są najnowsze, bo są kolejne nowe odkrycia. I tam według najnowszych odkryć mam zupełnie inną teorię i chrześcijanie zawsze mówią, a tak, tak, bo teraz nauka mówi to, no to teraz wierzę w to. A za 10 lat będzie coś innego mówić i teraz będę wierzyć w to coś innego. Więc świat zmienia Kościół, a Kościół nie zmienia świata. Jaka jest tego przyczyna? Jaka jest odpowiedź na te bardzo istotne i bardzo ważne pytania? I po latach dochodzę do wniosku, że odpowiedź jest tylko jedna. Ale dwuczęściowa. I chciałem się z wami podzielić tą odpowiedzią, którą po latach doszedłem do wniosku i myślę, tak, to jest ta przyczyna. Myślę, że pierwsza ta dwuczęściowa, pierwsza połowa tej odpowiedzi jest taka, że ponieważ Kościół odrzucił chrzest Duchem Świętym, został pozbawiony mocy Ducha Świętego, a przez to również utracił charyzmaty. Więc jeżeli nie mamy charyzmatów, to nie mamy narzędzi do tego, aby docierać do świata. Jeżeli odrzuciliśmy chrzest Duchem Świętym, to nie mamy mocy Ducha Świętego. Bo Jezus powiedział w Dziejach 1:8, nie rozpoczynajcie, w 1:5, nie oddalajcie się, nie rozpoczynajcie służby, dopóki nie zostaniecie przeobleczeni Duchem z wysokości. I później w 8 wersecie mówi, a weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Więc spora część Kościoła w ogóle odrzuciła temat chrztu Duchem Świętym, bo są przerażeni różnymi tam manifestacjami, językami, w ogóle co tam się może dziać. Nic, nigdy się nie będziemy tym zajmować i przez to odcięli się od mocy Bożej. Bo Duch Święty miał przyjść po to, by dać moc. Ale jeżeli odrzucam Ducha Świętego, to nie mam mocy i w takim razie jest dla mnie zupełnie oczywiste, że całą energię będę kierował na jakieś wewnętrzne kłótnie, jakieś spory, jakieś walki. Niezbawieni idący do piekła w ogóle mnie nie będą obchodzić. Na ewangelizację to tam pójdę może raz na 10 lat, jak jakiś koncert Kościół zorganizuje, to wtedy się tam pojawię i będę... A tak normalnie to w ogóle nie mam mocy do tego, by usta swoje otworzyć do kogokolwiek na ulicy czy gdzieś tam, bo po prostu nie mam mocy Ducha Świętego. Więc to jest pierwsza połowa odpowiedzi, ale powiecie, no dobrze, a co z tymi kościołami, które jednak... wierzą w chrzest Duchem Świętym i praktykują go, aby przyjąć moc Ducha Świętego i być efektywnie żyjącym, służącym chrześcijaninem. Więc to jest druga część mojej odpowiedzi. Więc te kościoły, które podtrzymują konieczność chrztu Duchem Świętym, jednak tak duży nacisk na to kładły, że w dużym stopniu utraciły nauczanie o konieczności kolejnych napełniań się Duchem Świętym. A więc mamy pakiet startowy, owszem, on zainicjował coś, zadziałał, otworzył przed nami pewne możliwości, ale potem my jakby spoczęliśmy na laurach. O, jestem po chrzcie Duchem Świętym, już nic do końca mi nie potrzeba, w ogóle nic nie będę już robić. Już mam chrzest, do końca życia będę leżał i przełączał kanały telewizyjne. Okay? Zobaczysz, jak szybko się twój pakiet startowy wyczerpie. I nie minie parę miesięcy, a będziesz myślał, teraz. Co był ten chrzest Duchem Świętym? O co tam chodziło? I w ogóle żadnych wpływów nie widzę na sobie. Dlaczego? Bo nie robiliśmy doładowania. Więc co jest ta odpowiedź na moich 5 pytań? Dlaczego Kościół się tak strasznie zmaga? Dlaczego jest tak słaby? Dlaczego jest tak nieefektywny w docieraniu do świata? Dlaczego jest tak niezainteresowany głoszeniem Ewangelii, że zaledwie 2% całej populacji chrześcijańskiej wychodzi regularnie głosić Ewangelię? Bo nie ma mocy chrztu Duchem Świętym. A jeżeli już ten chrzest przeżyli, to go nie kultywowali, aby go nieustannie odnawiać poprzez kolejne napełnienia. Aby moc Bożą przyjmować. I Jezus dobrze wiedział, o czym mówił uczniom. Nie rozpoczynaj służby, dopóki nie przyjmiesz mocy Ducha Świętego. Aby tę służbę móc pełnić. Bo inaczej zaczniesz to, świat cię przemieli, grzech cię gdzieś tam ucapi, zatrzyma i w ogóle nie zrobisz nawet jednego kroku do przodu. Będziesz nieustannie walczył z różnymi problemami w swoim własnym życiu. Więc i zobaczcie, przejawy tego są takie, że czy nie jest to ironią, że są organizacje misyjne na świecie, które mają więcej misjonarzy niż ludzi, których ci misjonarze przyprowadzili do Chrystusa? Cokolwiek dziwne, prawda? Organizacja, która ma więcej misjonarzy niż ludzi przyprowadzonych do Jezusa. Jak jest to możliwe? To jest jak ironia niemalże, tak?
Ludzie w większości kościołów przychodzą zupełnie puści na nabożeństwo. Nie mają, niewypełnieni Duchem Świętym, bardzo przewrażliwieni z tego powodu na swoim własnym punkcie albo na punkcie swojego systemu teologicznego, który wyznają i gdy przychodzi nabożeństwo, ani się nie modlą, ani nie mają żadnych świadectw do powiedzenia, ani nie mają żadnego wersetu na zachętę dla innych. Bo nie ma w nich mocy Ducha Świętego. I cała ich energia jest skupiona na nich samych. Więc jaki, to pytanie moglibyśmy zadać, jaki system teologiczny miał pierwszy Kościół? Jeżeli już ta teologia ma takie duże znaczenie dla nas. Jaki system teologiczny miał pierwszy Kościół, jeżeli dopiero 400 lat później Kościół ostatecznie uporał się z kwestią boskości Chrystusa? Bo wcześniej się zastanawiali, jak to działa. I były różne herezje, które podważały te twierdzenia i się spotykali, dyskutowali, opracowali. I dopiero 4 wieki później, a jeszcze później były reperkusje, bo tam dalej pewni ludzie kwestionowali to. 400 lat później Kościół dopiero ostatecznie podaje definicję boskości i człowieczeństwa Jezusa. A jednak ten Kościół bez tego wielkiego gmachu teologicznego pokonał prześladowania, które trwały przez 10 kolejnych cesarzy rzymskich i pokonał całe Imperium Rzymskie. Więc jaki był system teologiczny pierwszego Kościoła? Myślę, że ten system był bardzo prosty. Kochać Boga, chodzić napełnionym Duchem Świętym i zwiastować Ewangelię. I to był ich system teologiczny, który zdobył cały tamtejszy świat, tak bardzo wrogi chrześcijaństwu, który nie przebierał w środkach. Jeżeli jakiś cesarz chciał masowo wymordować jakieś grupy ludzi, to po prostu robił to bez żadnych konsekwencji. Bo taki to był świat. Kolejny przykład, popatrzcie, moi drodzy. Apostoł Paweł po ochrzczeniu uczniów w Efezie również bardzo dziwnie się zachował. Można byłoby to nazwać działaniem jakimś heretyckim. Dlaczego? Dlatego, że w Dziejach Apostolskich 19:5-6, kiedy właśnie spotkał kilkunastu uczniów w Efezie i rozmawiał z nimi, czy przyjęliście Ducha Świętego, gdy się nawróciliście. No i oni mówią, nie słyszeliśmy nawet o Duchu Świętym. On mówi, to jakim chrztem byliście ochrzczeni? Oni mówią chrztem, który dokonywał Jan. A apostoł Paweł im mówi, to za mało. Musicie być ochrzczeni jeszcze w imię chrztem wodnym, w imię Pana Jezusa Chrystusa. No i w 19:5 czytamy, a gdy to usłyszeli, że chrzest Jana to za mało, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, spełnił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. No więc znowu, gdyby tak zwany ten pełny pakiet startowy był udzielany w chwili Nowego Narodzenia, to niezależnie, czy uczniowie byli nawróceni, czy nie byli nawróceni, apostoł Paweł nie powinien wkładać na nich rąk i nie powinien modlić się o stąpienie Ducha Świętego. Dlaczego niezależnie od tego, czy byli nawróceni, czy nie nawróceni? No i już wyjaśniam. Jeżeli jest taka teoria, że uczniowie byli nie nawróceni, no więc dlatego w ogóle nie mieli Ducha Świętego. Tak? No to dobrze. Więc jeżeli Paweł stwierdza, że byli nienawróceni, to w takim razie od czego zaczyna? No jak mądry, napełniony Duchem Świętym apostoł, najpierw im głosi Ewangelię. Więc mówi, wyjaśnia, prawda, Jezus jest Panem, Zbawicielem, on przyszedł, umarł na grzechu, zmartwychwstał, krzyżowany, zmartwychwstał, przyjmij go, uznaj go, upamiętaj się ze swoich grzechów. I oni to robią, tak upamiętują się, rodzą się na nowo, przyjęli Chrystusa, Jezus zamieszkał w ich sercach, narodzili się na nowo, następnie Paweł ochrzcił ich chrztem w imię Jezusa Chrystusa, no bo ochrzcił ich, bo Biblia o tym mówi, no i sprawa powinna być załatwiona, no bo co im jeszcze brakuje? No już wszystko dostali w chwili, gdy uwierzyli. Ale Paweł, heretyk, kładzie na nich ręce i modli się o to, żeby przyjęli chrzest Duchem Świętym. To co Paweł nie rozumie, że Ducha Świętego przyjmujesz w momencie Nowego Narodzenia, już nic więcej ci potem nie trzeba? Coś miał w głowie chyba niepoukładane teologicznie. Ktoś dziwnie się zachowywał. A jeżeli byli wierzący wcześniej już, więc określiliśmy, że jeżeli byli nawet niewierzący, Paweł zwiastował Ewangelię, ochrzcił ich,
a potem włożył na nich ręce, to było potem niebiblijne zachowanie, bo nie powinien tego robić. A jeżeli byli nawróceni, już od dawna, i tylko brakowało im chrztu wodnego, no to Paweł powinien ich ochrzcić i również zakończyć swoją działalność z nimi. Ale on znowu kładzie na nich ręce i modli się, aby zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Nie kapuje tego zachowania. I ciekawe jest to, że Paweł w Efezie to jest druga podróż misyjna, a więc około, tak z grubsza biorąc, 20 lat po pięćdziesiątnicy. 20 lat później. No to ten poślizg jest jakiś wydłużony bardzo, tak? Że Paweł zakłada, że jednak z Duchem Świętym mogą przeżyć chrześcijanie 20 lat po pięćdziesiątnicy. I może chrześcijanie w innych pokoleniach jeszcze. Więc jeżeli to było 20 lat po tym, to myślę, że zwyczaj modlitwy o otrzymanie daru Ducha Świętego przez włożenie rąk powinien już dawno zaniknąć. Zakładając, że wszystko już otrzymujesz w chwili uwierzenia. Ale nie otrzymujesz, bo stan dzisiejszego Kościoła pokazuje dobitnie, że nie ma mocy Ducha Świętego w tych współczesnych kościołach. Brak zainteresowania włożeniem Ewangelii. Motorycznie powtarzające się grzechy. Nie przejmowanie się tym, że 3,2 miliarda ludzi, biorąc pod uwagę te główne fałszywe religie, jest niewolnikami tych religii. I inne rzeczy. Filip głosi Ewangelię w Samarii. To jest kolejny przykład w Dziejach Apostolskich 8. I kiedy jest napisane, że głosił Ewangelię, został tam... Dostał się tam w wyniku prześladowań w Jerozolimie. I w Dziejach Apostolskich 8:12 czytamy, że kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. A więc uwierzyli, biblijny porządek, drugi punkt, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I później w 14 wersecie czytamy, a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybyli tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie zstąpił Duch Święty, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I zobaczcie, że wszystko to bardzo bacznie obserwował pewien okultysta, który był w tamtych rejonach imieniem Szymon. I był tak zafascynowany zjawiskiem chrztu Duchem Świętym, że zgromadził sporą część pieniędzy, których posiadał, aby nabyć tą umiejętność, czy zdolność, czy ten dar, aby tak powiedział, dam wam te wszystkie pieniądze, bo żebyście dali mi ten dar, że jak na kogoś ręce włożę, to żeby został ochrzczony Duchem Świętym. Oczywiście został bardzo zganiony za ten proceder chęci kupienia czegoś, co jest darem od Boga. I apostołowie go tam ostro zgromili. I Szymon właśnie tutaj powiedział coś takiego, że gdy spostrzegł, że duch bywa udzielany w jakiś sposób, przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. I powiedział, dajcie im mnie tę moc, bo aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Niestety współczesny Kościół jest tak bardzo mało zainteresowany chrztem Duchem Świętym, że oddałby wszystkie swoje pieniądze, aby nie musieć o tym słyszeć. Odwrotnie niż ten okultysta. I ostatnia rzecz. Piotr głosi Ewangelię w domu Korneliusza, a więc jakiegoś rzymskiego żołnierza w Dziejach Apostolskich 9. I gdy głosi Ewangelię, zostaje tam, już nie będę mówić o okolicznościach, w jaki sposób tam się znalazł, ale fascynujące są te okoliczności. Gdy znalazł się tam w domu Korneliusza, Duch Święty przerwał mu kazanie i sam stąpił na Rzymian. Bez pośrednictwa wkładania rąk. I teraz pytanie mam do was. Dlaczego Duch Święty przerwał mu kazanie i sam na nich wstąpił? A nie powiem wam odpowiedzi, wy sami znajdziecie. A jak znajdziesz, to zadzwoń do mnie i powiedz, że odkryłeś. Ja zobaczę, czy odkryłem tą samą przyczynę, dlaczego Duch Święty sam stąpił na nich. Ale jest pewna przyczyna i jest w tekście. Warto ją znaleźć.
odszukać to, poszukać. Więc co wierzący otrzymuje w czasie chrztu Duchem Świętym i co, to jest bardzo ważne teraz, co powiem, i co odnawia w momencie każdego kolejnego napełnienia Duchem Świętym. Bo tak jak powiedziałem, tytuł tego kazania: chrzest Duchem Świętym nie rozwiązuje wszystkich problemów chrześcijanina. Daje dobry początek, dobry start, ale nie rozwiązuje. Więc co chrześcijanin zyskuje w trakcie chrztu Duchem Świętym i w trakcie kolejnych napełnień? Po pierwsze, mocne głoszenie Ewangelii. Wyraźnie jest efektywniejszy w głoszeniu Ewangelii, bardziej odważny, gotowy do podejść do kogokolwiek, do którego poczuje pragnienie, żeby podzielić się z nim Ewangelią i nie przejmuje się strasznie, a co ludzie pomyślą, co powiedzą, jak odbiorą mnie, czy będą zainteresowani, czy mnie odrzucą i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle jest taka rzecz, jak jesteś napełniony Duchem Świętym, to w ogóle nie bierzesz pod uwagę tych kwestii. Po prostu idziesz i rozpoczynasz rozmowę normalnie, tak jakbyś zapraszał kogoś na herbatę. Po drugie, daje odwagę do bycia chrześcijaninem. W przeróżnych sytuacjach i okolicznościach apostołowie cieszyli się, że mogli być ukarani przez Sanhedryn poprzez właśnie to biczowanie, dlatego że byli chrześcijanami. Nie był to wielki problem, że muszą cierpieć dla imienia Chrystusa. Sprawiało im to radość, że spotkał ich przywilej. Skąd mieli to moc do takiej postawy? No właśnie od Ducha Świętego. Po trzecie, kiedy zostajesz napełniony Duchem Świętym, ochrzczonym Duchem Świętym, Bóg daje ci mądrość. Ponieważ apostołowie zaskakiwali swoim sposobem myślenia nawet uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy nie potrafili sprostać ich mądrości. No dalej, masz większe wsparcie w modlitwie, ponieważ sam Duch modli się w tobie w niewysłowionych westchnieniach. Masz wielką łatwość modlitwy. Do ciebie zacząć się modlić jest po prostu tak, jak wziąć kolejny łyk kawy w filiżance na twoim biurku. Tak dla ciebie jest rozpocząć modlitwę, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, kiedy nie jesteś. No, jakby to teraz mam się modlić, o co mam się modlić, a z kim mam się modlić? Nie, w ogóle nie jestem zainteresowany modlitwą. Dlaczego? Bo nie ma w tobie mocy Ducha Świętego. Kolejna rzecz to, że Duch Święty dokonuje aktywacji darów duchowych, które są jakieś łatwiejsze, takie bardziej dostępne dla ciebie, abyś mógł je używać. Daje ci, nie wiem, jakieś poznanie, jakieś rozróżnienie, wiesz, o co się modlić, jak się modlić, albo o kogoś, nie wiem, o jaką rzecz się modlić na kogoś. Kolejna rzecz to, że Bóg daje pragnienie ci, aby służyć w Kościele, w poza, czy w jakiś inny sposób. Wykonujesz tą służbę, do której On ciebie powołał. Dlaczego? Bo masz moc Ducha Świętego. Również chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym są pobudzeni, ożywieni, mają zapał dla Boga. Ogólnie można powiedzieć, że przeżywają taką duchową wiosnę, że po prostu wszystko jest takie pozytywne, jest fajne, jest dobre. Oczywiście są czasami kłopoty, problemy, ale przy tym wszystkim ten smutek jakoś nie ma takiej pochłaniającej mocy, takiej dominującej nad umysłem człowieka. Ale tak jak mówię, chrzest musi być dalej uzupełniany poprzez kolejne napełnienia i kolejne przez całe nasze życie. Jeżeli nie jest, to po pewnym czasie ten chrzest Duchem Świętym w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ani żadnego wpływu, bo po prostu stracił swoje oddziaływanie. Przestałeś być napełniony Duchem Świętym. Pamiętam, czytałem kiedyś książkę Davida Wilkersona Krzyż i Sztylet i oni tam ciekawie opisywali, bo oni mieli bardzo taką efektywną służbę skierowaną do narkomanów i do ludzi właśnie bezdomnych na ulicach Nowego Jorku. I kiedy właśnie modlili się o chrzest Duchem Świętym, widzieli jakąś niesamowitą przemianę tych ludzi. Dosłownie w jednej chwili, w ciągu jednego dnia ci ludzie byli uzdrawiani, uwalniani. Po prostu żadne leczenia, żadne jakieś tam praktyki takie by nie osiągnęły psychologii, terapii jakiejś. Co oni osiągali poprzez chrzest Duchem Świętym? Ale zauważyli, że mimo tego, że niektórzy z nich przeżywali wspaniałe, niezwykłe spotkanie z Duchem Świętym, jednak mijało 2-3 tygodnie, oni dalej zmagali się z grzechem i wracali na ulicę. I znowu zażywali narkotyki, czy uprawiali jakąś prostytucję, czy kradli, czy cokolwiek. Znowu wracali do starego życia.
Też czytamy w listach apostoła Pawła, że apostoł Piotr po mniej więcej 15-20 latach od swojego chrztu Duchem Świętym dalej ma problem z planem zbawienia dla pogan. I zostaje za to upomniany publicznie przez apostoła Pawła. I w Galacjan apostoł Paweł pisze o tym 2:11-14, a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, czyli do pogańskiego miasta, Kefas, czyli apostoł Piotr, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a więc Żyd, jadł wspólne posiłki z nieżydami, coś co prawo żydowskie zabrania, a gdy, więc tak, zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał. A gdy przyszli od Jakuba, czyli z Jerozolimy, z tej centrali żydowskiej ówczesnego chrześcijaństwa, usunął się i odłączył się z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani, czyli przed Żydami. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba nawet dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? I nie podobało mu się to, że apostoł Piotr był taki dwulicowy, taki jest pokrytą. Tutaj niby okazuje braterskość z nieżydami, a jak się pokazują Żydzi, nagle nie znałem was. Nie wiem, kim jesteście, jak można imię zapomniałem. Spotkaliśmy się wcześniej? I możemy powiedzieć tak, jak jest to, że apostoł Piotr, który przeżył przez Duchem Świętym, ma tak poważny mentalny i teologiczny problem? Dlatego, że przez Duchem Świętym nie rozwiązuje wszystkich problemów. I również to, że ktoś przeżył przez Duchem Świętym i posiada dary duchowe, nie jest to dowodem świętości czy dojrzałości chrześcijańskiej w życiu tego człowieka. Bo widzimy jeden z najbardziej napełnionych Duchem Świętym kościołów w Nowym Testamencie, kościół w Koryncie, jakie ma problemy. Tutaj wpisałem sobie. Kłótnie między braćmi, pycha, porównywanie się z innymi, kto ma więcej darów, jakie tam ma dary i w ogóle, rozłamy, niemoralność. Jeden z braci w tym zborze w Koryncie zamieszkał ze swoją macochą, czy zamieszkał w sensie tej jakiegoś tam romansu. Była rozwiązłość seksualna, niektórzy bracia ze zboru chodzili do prostytutek. Krytykowanie słabszych w wierze. Spożywanie wieczerzy pańskiej w niegodny sposób. Więc to, że przeżyli napełnienie Duchem Świętym i chrzest Duchem Świętym, to nie znaczy, że oni byli już duchowo dojrzali. To nie znaczy, że wszystko, co robili, Bogu się podobało i po prostu, o, fajnie, super, to tutaj mamy chrześcijanina napełnionego Duchem Świętym i ma dary Ducha Świętego. Ale jak on może to robić? Bo potrzeba czegoś więcej. Po prostu nasze życie chrześcijańskie musi być nieustannie uzupełniane poprzez kolejne napełnienie. Więc czego jest nam potrzeba oprócz samego chrztu Duchem Świętym i kolejnych napełnień Duchem Świętym? Czego jest nam potrzeba? Po pierwsze, trwanie w nauczaniu. Jest konieczne to, by uczyć się ze Słowa Bożego przez całe nasze chrześcijańskie życie. Nie powiedzieć, przeczytałem raz Biblię, więcej już nie muszę czytać. Pamiętam mniej więcej, co tam było napisane. No później to mniej więcej to jest bardzo ogólnikowe i bardzo niekonkretne. Więc trwanie w nauczaniu. Po drugie, kształtowanie dobrych nawyków. To jest bardzo istotna rzecz, która wspomaga nasze chrześcijańskie życie, że konieczne jest przychodzenie do nabożeństwa, na spotkania, prywatna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, trwanie w społeczności z Jezusem. To jest bardzo ważny czynnik, właśnie kształcenie tych dobrych nawyków jako chrześcijanin. Po trzecie, kultywowanie świętości. Ważne jest to, aby chrześcijanin nie chodził na kompromis z grzechem, aby unikał grzechu. Dlatego, że świętość jest to oddzielenie dla potrzeb Chrystusa. Oddzielenie nie tylko takie, że nie robię pewnych rzeczy, ale również, że daję mu swój czas, że daję mu swoje możliwości, że swoją drogę życiową wiążę z Bogiem i chcę dla Niego żyć, Jemu służyć, oczywiście robiąc wszystkie inne rzeczy, które są konieczne, jak praca, jak opieka nad rodziną, miłość, no i w ogóle wszystkie te rzeczy, prawda? Więc
kultywowanie świętości również polega na tym, że swój wolny czas poświęcam Bogu, a nie jedynie na jakieś takie świeckie rozrywki. Również konieczne jest rozwijanie chrześcijańskiego charakteru, czyli branie swojego krzyża codziennie. To jest bardzo istotna kwestia. Jeżeli chcę być po raz kolejny napełniony w efektywny sposób Duchem Świętym, to muszę umierać dla siebie samego. Czyli tutaj chodzi o owoc pracy Ducha Świętego. To będę mówić w innych kazaniach, że Bóg kształtuje mój charakter. Branie krzyża czy umieranie dla siebie, to jest innymi słowy kształtowanie nowego charakteru, podobnego do tego charakteru, który miał Pan Jezus Chrystus. Bycie podobnym do Niego, to jest właśnie branie krzyża. I ostatnia rzecz, ponowne napełnienie Duchem Świętym. Powinniśmy ciągle na nowo napełniać się Duchem Świętym. I widzimy również tą zasadę w Dziejach Apostolskich. Właśnie tam w drugim rozdziale, później są napełnieni, w czwartym rozdziale to znowu potężny sposób Duch Święty nie występuje. Później w siódmym rozdziale po raz kolejny. I wiem, że tego materiału jest dużo, prawda? I tutaj mówię w skrócie rzeczy, które zajęły mi lata całe, żeby to poukładać i jakoś tak, jakąś logiczną, sensowną całość, jakoś to zorganizować. Jednakże, jeżeli chcesz to posłuchać, to na pewno będzie to nagrane na naszej stronie www, będzie tam na YouTubie, będzie na Facebooku, Mateusz tam zamieści, no, Michał i tak inni bracia. Mogę ci wysłać notatki, jeżeli chcesz, na maila, jeżeli wolisz się jakoś mieć to, żeby pomóc ci to ogarnąć. Ale nie rób jakiegoś ostatecznego założenia po tym, co powiedziałem, dlatego że wiele jeszcze rzeczy nie powiedziałem, które uzupełnią tą całość. Może masz jakiś taki na razie wyrywkowy obraz, fragmentaryczny, ale w następnych kazaniach będę wypełniać ten obraz, tak abyś był usatysfakcjonowany, ale przede wszystkim, abyś wiedział, że twoje przekonania są zgodne z Biblią, ze Słowem Bożym. Niekoniecznie z jakimś systemem teologicznym, których jest całe mnóstwo we współczesnym świecie, ale z Biblią. Bo kiedy staniesz przed Bogiem, On będzie ciebie rozliczać z tego, czy co ty czytałeś i co studiowałeś. Czy studiowałeś jakieś książki sprzed, nie wiem, 100, 200 czy sprzed 1000 lat, czy studiowałeś Jego Słowo? I co analizowałeś? I czego byłeś wyznawcą? Systemu teologicznego czy Bożego Słowa? A masz Ducha Świętego? Bo tak jak powiedziałem, chrześcijanin nie spotyka się z Duchem Świętym w momencie chrztu w Duchu Świętym. Spotyka się z Nim już wcześniej. Ale masz Ducha Świętego, który pomoże ci i daje ci zrozumienie studiować i poznawać Słowo Boże. Więc studiując Słowo Boże, nie wpisuj tam systemu teologicznego, którego byłeś wyznawcą albo jesteś wyznawcą, ale powiedz Duchu Święty, Ty mnie poprowadź, bo ja będę odpowiadać przed Tobą za Twoje słowo, a nie za to, czy byłem, nie wiem, katolikiem, baptystą, zielonoświątkowcem, metodystą, prezbiterianinem, czy kimkolwiek tam jeszcze. Amen. Pomódlmy się. Panie, dzisiaj dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam zachętę do tego, aby przygotować się na spotkanie z Tobą, aby zaczerpnąć z tego niezwykłego bogactwa, z tego skarbca, który jest w Twoim Słowie, który jest w Twoich obietnicach, który jest w tym, że posłałeś swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy, który posłałeś swojego Ducha, aby nas uzdolnił do chrześcijańskiego życia, abyśmy mogli żyć i efektywnie i przynosić wspaniały owoc. I wiemy, że ten owoc stukrotny czy trzydziestokrotny nie jest możliwy do osiągnięcia bez Twojej mocy, Duchu Święty. Więc prosimy Cię, daj nam to pragnienie, aby oczyszczać swoje życie, aby właśnie nasze świątynie, nasze naczynia gliniane, którymi jesteśmy, aby były dostępne dla Ciebie, abyś Ty mógł nas wypełnić, abyś nas mógł użyć, by ten owoc wychwalający i wywyższający naszego Pana Jezusa Chrystusa mógł być wielki w naszym życiu. Bo przede wszystkim chcemy być lojalni Tobie. I tylko i wyłącznie Tobie, bo Ty za nas umarłeś. Bo Ty umieściłeś w nas swojego Ducha Świętego. Bo Ty dajesz nam życie i obietnicę i z Tobą będziemy w wieczności. Więc ucz nas takiej lojalności wobec Ciebie. Gorliwości, pragnienia, by być napełniony Tobą, Duchu Święty. Abyś mógł nas użyć tak, jak chcesz. Dzisiaj
Drogi Ojcze, również modlę się o tych, którzy pragną przyjąć dar życia wiecznego, mieć przebaczenie grzechów. Jeżeli masz to przekonanie, że jesteś grzesznikiem i że sam nie jesteś w stanie wejść do Królestwa Bożego, że potrzebujesz pomocy samego Pana Jezusa Chrystusa, to On wyciąga do Ciebie dzisiaj rękę i zaprasza Ciebie do wieczności. Chce zmienić Twoje życie. Chce napełnić Ciebie Duchem Świętym. Chce przebaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy i poprowadzić Ciebie przez resztę Twojego życia. Więc jeżeli teraz Duch Święty przemawia do Twojego serca, to otwórz szeroko i powiedz: Panie Jezu, dzisiaj przepraszam Cię za to, że do tej pory żyłem bez Ciebie. Dzisiaj otwieram Ci moje serce i zapraszam Ciebie, bądź moim Zbawicielem. Chcę stać się Twoim dzieckiem. Chcę należeć do Ciebie. Pobłogosław mnie dzisiaj i przebacz moje grzechy. Daj mi życie wieczne, proszę Ciebie. Daj mi życie wieczne. Chcę być z Tobą na wieczność. Chcę, abyś był moim przewodnikiem, abyś prowadził mnie przez resztę moich dni, jakie tutaj mam jeszcze na ziemi z Tobą. Błogosław mnie i prowadź mnie. Ojcze, również tak proszę Ciebie, abyś błogosławił cały nasz zbór. Abyś dawał nam to pragnienie, aby być dostępnym dla Ciebie, Duchu Święty. Abyś mógł nas wypełniać. Abyśmy po prostu odważnie zajrzeli do Słowa Bożego, co Twoje Słowo mówi. Jak my to rozumiemy, jak ja to rozumiem. Abyś wypełnił nasze życie mocą, która jest konieczna dla chrześcijanina, aby stanąć bez wstydu przed Tobą. Dziękujemy Ci i wywyższamy Ciebie, kochamy Ciebie. Modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.